Nawet nie wszyscy znajdą zatrudnienie w Elblągu, to dojadą do Gdańska do pracy. Dla mnie to jest bzdura totalna. Wydaje mi się, że no, jeśli to był tekst walnięty, nie wiem, po prostu bez sensu zupełnie. Powinniśmy tutaj szukać pracy. Żeby rozwijać Elbląg, a nie... Tak, rozwijać Elbląg, a nie dorabiać inne firmy. To jest bez sensu, ponieważ tutaj powinny być miejsca pracy i... Po prostu to jest trochę nie w porządku, że pewna osoba tak powiedziała. Tak jest moje zdanie. Ja też popieram tak, że powinno być tu więcej miejsc pracy, a nie, niestety nie w Gdańsku, ale... Że mój syn pracuje w Gdańsku, a mieszka w Elblągu. Także nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Tracąc dosyć dużo czasu na dojazdy, traci się również, wie pani, tak... W jego przypadku jakieś tam sprawy rodzinne i tak dalej, prawda? Także... Ty młodzi ludzie stoją przed wielkim problemem. Im trzeba współczuć. Nie wiadomo, jak to będzie. A jeszcze następne pokolenie, to już trudno powiedzieć. No, Elbląg, takie miasto, staje się miastem takim no, wymarłym jakimś takim. No nie ma tu nic. No. Nie ma żadnych tu perspektyw. To jest miasto ludzi, emerytów, starszych osób, którzy... No, ewentualnie takich osób jak ja, którzy po prostu mają już 50 lat na karku, no i nie chcą od nowa rozpoczynać życia. No jakąś tam pracę mam, jakoś sobie wegetuję, mam mieszkanie, ustatkowałem się i jestem już za stary na to, żeby cokolwiek zmieniać w swoim życiu. A młodzi ludzie, no mówię, ja myślę, że za jakieś 10 lat to tu w ogóle młodzieży nie będzie. Tak jak i te wybory, tak i cała sytuacja jest w ogóle chora, bo to o tym się już dawno mówi.